Obecna sytuacja polskiego rynku fonograficznego jest tragiczna. Kto za to odpowiada? Hip-hop, pan pyta. Teraz już nie ma koniunktury na ten gatunek. Diametralny spadek sprzedaży płyt stawia pytanie, czy warto je jeszcze wydawać? W teledyskach hip-hopowych nie dzieje się nic ciekawego. Tylko agresywni młodzi ludzie, alkohol, narkotyki i bloki. Ludzie mówią, po co piszesz to. A ja piszę, bo wiem, że to ma sens. To ma sens i ty też dobrze wiesz, że to ma sens. Ludzie mówią, po co piszesz to. A ja piszę, bo wiem, że to ma sens. To ma sens i ty też dobrze wiesz, że to ma sens. Wiesz, gdybym słuchał ludzi, to dawno bym to rzucił gdzieś kąt i nigdy nie chciał już do tego wrócić. Bym połamał długopisy i zeszyty podar, bo spadła podaż, a może przyszła kurwa moda. Nie obchodzi mnie słuchać głupi jak pień, kiedy pytasz go, czego słuchasz, mówi czy ja wiem. Lubię pop, rap, techno i zależy od pogody. Słucham werby Stachurskiego, Eminema i Dody. Więc kiedy słyszę takie rzeczy, to szczerze mnie cieszy, że on naraz na ludzie, którym szczerze zależy, a nie typy w kusych swetrach. Na słowo mi uwierz, a nie dupy w nadziei Gucci z chińskich budek. Może jestem modny, może jestem słodki, nie znasz mojej mordy, chcesz cukru, kup se lollipop. Odskin się, jestem z tobą, nie idzie za mną fama. Widzisz jaki jestem, pasuje, nie to wypierdala. Ludzie mówią, po co piszesz to. A ja piszę, bo wiem, że to ma sens. To ma sens i ty też dobrze wiesz, że to ma sens. Ludzie mówią, po co piszesz to. A ja piszę, bo wiem, że to ma sens. To ma sens i ty też dobrze wiesz, że to ma sens. Ludzie mówią, że nie słyszą mnie w radiach moich nowych nagrań. Dla nich to dziwne, dla mnie to skandal. Ale jebać to, to część układanki, która padła. Biorę co moje i omija mnie ta falsa. Bo za dużo przekle,